Kosmos. Ostateczna granica. No chyba, że skończy ci się paliwo, wtedy raczej nigdzie nie polecisz. I choć gry są przecież doświadczeniem eskapistycznym, to są takie, które oferują nam elementy symulacyjne. Elite Dangerous jest właśnie taką grą. To produkcja, w której eksplorujemy naszą galaktykę, a wiecie, to dosyć spore odległości. Na takie odległości potrzebne jest oczywiście paliwo, które uzupełniamy na przykład w stacjach kosmicznych. Problem zaczyna się wtedy, kiedy w pobliżu nie ma żadnej stacji kosmicznej, a wy lecicie na oparach. Gdzie się wtedy zgłosić? Gdzie szukać pomocy? Wśród innych graczy. Organizacja Fuel Rats powstała w roku 2016, 2 lata po premierze gry. Ich cel jest jasny, pomagać graczom, którzy utknęli w pustce przestrzeni bez paliwa. W ciągu 4 miesięcy od swojego założenia organizacja przeprowadziła ponad 3000 udanych akcji ratunkowych. Dziś, pod koniec 2020 roku, liczba ta urosła do ponad 93 tysięcy udanych akcji ratunkowych, średnio 47 akcji na dzień. To naprawdę imponujące liczby, tym bardziej, że paliwowe szczury robią to pro publico bono. Tylko skąd to zamieszanie? Paliwo się kończy i co z tego? Paliwo zasila też inne podzespoły statku, tak więc gdy tego paliwa zaczyna brakować, no to te podzespoły zaczynają się wyłączać, aż w końcu wyłączy się system podtrzymywania życia. No i co wtedy? No wtedy umrzimy. No ale zaraz, nie można się wtedy gdzieś zrespawnować? Może z jakąś karą, ale respawn to respawn. Nie można wczytać save'a? W Elite Dangerous możemy bawić się co prawda pojedynczo, ale tutaj będę mówił o trybie sieciowym, czyli takim, w którym możemy spotkać innych graczy. I przecież takie tryby zazwyczaj posiadają mechanizm śmierci oraz odrodzenia, prawda? Po co więc gracze tak się organizują? No jeżeli nie byłoby potrzeby, to by się nie organizowali, prawda? Save'a też nie wczytamy, no bo przecież to jest właśnie tryb dla wielu graczy. Natomiast strata statków Elite Dangerous może nieść ze sobą naprawdę przykre konsekwencje. Jeżeli stracicie statek, musicie go odkupić. Musicie również odkupić wszystkie ulepszenia tego statku. Nie brzmi jakoś strasznie, ale czasem takie transakcje są bardzo drogie, w zależności od rodzaju statku. Jak was nie stać, to możecie wziąć pożyczkę, a potem spłacać. To jednak może być jakoś do przełknięcia, ale wraz z utratą statku tracicie wszystko, co na nim mieliście. Cały towar, być może warte miliony dane pochodzące ze skanowania okładów, czyli generalnie miesiące roboty, a do tego pokaźne nagrody, które właśnie leciliście spieniężyć. W ostateczności możecie dostać za darmo podstawowy statek Sidewindera. Jeżeli macie wystarczającą determinację, możecie zacząć grę od początku. Na graczy polujących na graczy trudno coś poradzić, natomiast jeżeli stracicie paliwo, możecie właśnie zwrócić się o pomoc do Fuel Rats. Mają swoją osobną stronę internetową z wielkim czerwonym przyciskiem Get Fuel. I to jest największa organizacja tego rodzaju w Elite, zrzeszająca bardzo dużą liczbę graczy. Mają oni na swoim koncie kilka naprawdę spektakularnych akcji. I bodaj pierwsza taka bardzo spektakularna akcja, taka akcja, o której mówiły nawet growe media, została przeprowadzona w roku 2017. Wtedy jedna z graczek, Persera, postanowiła pobić rekord największej odległości od Słońca i udać się w kierunku międzygalaktycznej pustki. Jej statek nazywał się Jack in Flames. Poprzedni rekord, należący do gracza Oksywie Dyluwian, wynosił 65 652 lata świetlne od Sol. Persera po jakimś czasie dotarła do Beagle Point, najdalszego od Sol systemu, a stamtąd skoczyła do najdalszego z najdalszych punktów, nadajnika Semotus. To był jednak tak naprawdę początek, bo właśnie z tego punktu rozpoczęła podróż po bicie rekordu. W tym momencie nie ma już żadnych punktów czy nadajników, które można by wykorzystać do dalszych skoków. Dlatego trzeba korzystać z konwencjonalnej podróży. Pobicie rekordu zajęło Perserze 2 dni, te prawdziwe dni, a odległość, jaką przebyła od Sol, to 65 659 lat świetlnych. 7 lat świetlnych więcej od rekordu Dyluwiana. Problem w tym, że pomyliła się w obliczeniach i paliwo wyczerpało się jej szybciej niż przypuszczała. Nie będzie więc drogi powrotnej, utknie w przestrzeni międzygalaktycznej na wieki. Czy aby na pewno? Nie. W tym momencie na scenę wkraczają paliwowe szczury i organizują największą akcję ratunkową w swojej dotychczasowej działalności. Do akcji zgłosiło się 3 pilotów: Highway Warrior, The Unknown oraz Abyss. Plan, przynajmniej w teorii, wydawał się być bardzo prosty. Jeden dedykowany gracz leci prosto do Persery, żeby dostarczyć jej paliwo, a inni towarzyszący gracze mają cały czas przekazywać paliwo ratownikowi. Trzeba jeszcze bowiem wrócić z powrotem, prawda? No brzmi prosto, ale w praktyce okazało się to być bardziej kłopotliwe. Tak jak mówiłem, wszystkie systemy statku zużywają paliwo i powoli się wyłączają, jeżeli tego paliwa brakuje. System podtrzymywania życia również. Persera nie mogła więc być zalogowana w grze, bo z ratunku by nic nie wyszło. Musiała się więc wylogować z gry na kilka dni.
Tutaj jednak narodził się inny problem. Jeżeli nie ma jej w grze, to nie może nadać sygnału lokalizującego naprowadzającego ekipę ratowniczą. Dlatego Persera co jakiś czas musiała się na chwilę logować do Elite, by wysłać sygnał, a potem momentalnie z gry wychodzić, żeby nie marnować cennych zasobów. Była również w stałym kontakcie z trzema ratownikami za pomocą zewnętrznych komunikatorów. Dotarcie do Persery zajęło im mniej więcej tyle samo czasu, co pilotce pokonanie rekordu. Ku uciesze wszystkich akcja ratunkowa zakończyła się pomyślnie. Persera dostała paliwo i została odeskortowana do pierwszego systemu, w którym mogła go uzupełnić. Czasami jednak takie akcje ratunkowe nie kończą się pozytywnie z różnych powodów. Jedną z najdziwniejszych przyczyn niepowodzenia akcji ratunkowej była zwierzęca interwencja. W 2018 roku jeden z członków Fuel Rats przeprowadzał akcję ratunkową uwięzionego w przestrzeni kosmicznej pilota oraz jego statku. Tak jak w przypadku innych akcji, zadaniem było przekazanie pilotowi niezbędnego do dalszego lotu paliwa i przekazanie zakończyło się sukcesem. Cała akcja również by się tak zakończyła, gdyby nie kot ratownika. Taki prawdziwy kot. Po przekazaniu paliwa na klawiaturę, którą operował ratownik, wskoczył jego kot i przez przypadek swoimi niecnymi kocimi łapami aktywował dopalacz statku. To doprowadziło do kolizji, w której zostały zniszczone oba statki, ratowniczy oraz ratowany. Przedstawiciele Fuel Rats wystosowali potem specjalną notkę z przeprosinami oraz skontaktowali się z graczem, by w jakiś sposób zrekompensować mu utratę statku. Obiecali również wprowadzić odpowiednie protokoły bezpieczeństwa, które miały być przestrzegane w trakcie takich akcji. I podejrzewam, że jeden z tych zapisów brzmi zero kotów w pobliżu. Taka sytuacja to jednak wyjątek. Jak pokazują statystyki na oficjalnej stronie Fuel Rats, nieco ponad 96% akcji ratunkowych zostaje zakończona sukcesem. Sam fakt, że organizacja robi to w tak zwanym gratisie, jest godne uwagi i pokazuje, że jeżeli gra posiada oddaną społeczność i daje w ręce graczy pewne systemy, to oni te systemy potrafią wykorzystać w kreatywny sposób. Nic to jednak. Największa dotychczasowa akcja ratunkowa w historii działalności Fuel Rats miała dopiero nadejść. Rekord ustanowiony przez Perserę został pobity bardzo szybko przez tego samego gracza, którego rekord wcześniej pobiła. Jak się potem okazało, Deluvian, czyli gracz, do którego należał poprzedni rekord, leciał na kraniec galaktyki, żeby odzyskać tytuł już w trakcie akcji ratunkowej mającej na celu doprowadzenie Persery do domu. Jest coś magnetycznego w biciu takiego rekordu i mówię tutaj zupełnie serio. Dolecieć w czerń najdalej jak się da. Eksplorować, zobaczyć co jest za następnym pagórkiem, nawet jeżeli jest to tylko kolejny pagórek. A potem następny i następny. W Elite Dangerous tymi pagórkami są kolejne lata świetlne. I nawet jeżeli jest to kosmos wirtualny, który nie istnieje, to ciągle kosmos i budzi wyobraźnię. Rekord Persery pobił Commander Deluvian, ten sam, który ustanowił poprzedni. Szybko jednak znaleźli się kolejni gracze, którzy ten rekord przeganiali, a największy należał do Kennetha McGrew, który doleciał 65 804 lata świetlne od systemu Sol. Deluvian postanowił pobić ten rekord i wyruszył w trwającą 42 dni podróż. Sumując godziny spędzone w grze przez te 42 dni, wyszło około 600 godzin. Jego statek, model Imperial Cutter, był praktycznie latającym zbiornikiem zdolnym pomieścić 848 ton paliwa. I został on specjalnie przygotowany przez gracza pod tę właśnie wyprawę. 42 dni w jednym kierunku, byleby pobić rekord. Niektórzy mogliby nazwać to szaleństwem, stratą czasu i ja bym się nie zgodził, bo jednak jest coś, tak jak powiedziałem, magnetycznego w tym, że dotrze się najdalej. Odważnie lecieć w miejsce, do którego jeszcze nie dotarł żaden człowiek. Niestety, 42 dnia Deluvian popełnił błąd. Zużył w pewnym momencie zbyt dużo paliwa i dotarł do momentu, w którym nie starczyłoby mu go na powrót. Deluvian zakomunikował to na forach i zapytał, czy może ktoś leci w tamtym kierunku i mógłby mu pomóc z paliwem, ale absolutnie nikt nie zapuszczał się tak daleko poza krawędź galaktyki. Po 2 miesiącach bez odpowiedzi Deluvian skontaktował się z paliwowymi szczurami. Planowanie akcji ratunkowej zostało rozpoczęte, a wszelkimi obliczeniami miał zająć się gracz o ksywie Crunchy Button. I w przypadku takiej akcji rzeczywiście konieczne były ogromne przygotowania, a także obliczenia. Początkowo planowano użyć statku typu Anaconda, jednak szybko porzucono ten pomysł i zdecydowano, że konieczne będą te same statki, którego użył Deluvian, czyli Imperial Cuttery, ale to też wymagało odpowiednich przygotowań. Pamiętajcie, że Deluvian przerobił swój okręt specjalnie pod tę podróż. Same obliczenia Crunchy Buttona zajęły jakieś 3 dni, a żeby zdobyć odpowiednią reputację, która pozwoliłaby przerobić statek oraz sprzęt potrzebny do przeprowadzenia takiej akcji, trzeba było wykonać kilka zadań wewnątrz gry. Akcji ratunkowej miał podjąć się Highway Warrior, ten sam, który ratował Perserę.
Przygotowania do akcji zajęły mu kolejny tydzień. Jego statek po przeróbkach mógł przenosić 756 ton paliwa oraz miał zasięg skoku o wartości 53 lat świetlnych. Asystować miało mu jeszcze 5 innych pilotów. Na początku trzeba było dotrzeć do najdalej wysuniętego miejsca galaktyki, czyli do nadajnika Semotus, o którym pisałem wcześniej. Do tego potrzeba było około 1400 skoków nadświetlnych. Według obliczeń po przebyciu dystansu około 39 lat świetlnych paliwo Highway Warriora miało zostać uzupełnione przez statek asystujący, a po 27 latach świetlnych paliwo statku asystującego miało zostać uzupełnione przez kolejny statek i tak dalej. Sama akcja ratunkowa była cały czas w kontakcie z Dyluwianem. Leciała na ratunek. I może wydawać wam się to proste, jak to teraz opisuję, że akcja ratunkowa trwała kilka godzin od polecieli i tyle, a potem wszyscy szczęśliwie wrócili do domu. I owszem, akcja zakończyła się sukcesem, a wszyscy szczęśliwie wrócili do domu, jednak nie trwała ona kilku godzin. Statki ratunkowe dotarły do najdalszego punktu galaktyki 21 stycznia 2019 roku. Do uwięzionego w przestrzeni kosmicznej Dyluwiana dotarły 23 lutego. Sam lot trwał ponad miesiąc. Oczywiście nie non-stop, ale każdego dnia członkowie ekipy ratunkowej lecieli co najmniej kilka godzin. W międzyczasie społeczność Elite Dangerous śledziła akcję z zapartym tchem, nadając jej nazwę Beyond Dark Edge, poza mroczną granicą. Gdy w końcu ratunek dotarł do Dyluwiana, zrobiło się emocjonalnie. Trudno się zresztą dziwić. To był wyczyn naprawdę imponujący. Akcja ratunkowa, która miała sprowadzić z powrotem gracza, który od 2 miesięcy dryfował w przestrzeni międzygalaktycznej, trwała 6 tygodni. Wszelkie przygotowania, obliczenia, a także sama podróż. 6 tygodni. I wydawać by się mogło, że to tylko gra. To znaczy, to rzeczywiście jest tylko gra, ale z drugiej strony to jest aż gra w momencie, w którym grupa oddanych graczy decyduje się na przeprowadzenie akcji ratunkowej, która jest naprawdę wielkim logistycznym wyzwaniem, która kosztuje tych graczy nie tylko sporą ilość czasu, ale również i nerwów. Czy coś może pójść nie tak? Oczywiście, że może coś pójść nie tak. Czy wszystkie obliczenia są dokładne? No, myślimy, że są dokładne, ale kto wie? I ktoś rzeczywiście mógłby powiedzieć, że przecież to jest tylko gra, że to nie ma znaczenia, że po co? Że można ten czas poświęcić na zupełnie inne aktywności, że te tygodnie spędzone na planowaniu i na przeprowadzaniu tej akcji ratunkowej można by było spożytkować na bardziej pożyteczne rzeczy. No ja w tym momencie się nie zgodzę. Bo cóż jest bardziej pożytecznego niż pomoc innej osobie, nawet w tak błahej wydawać by się mogło sprawie jak gra wideo? Ja wiem, że brzmi to jak górnolotne gęgolenie, ale czasami trzeba. Człowiek poświęcił sporo czasu na eksplorację galaktyki, wyznaczył sobie pewien cel i mógł to wszystko stracić przez jeden głupi błąd. Chęć pomocy takiemu człowiekowi jest czymś w moich oczach szlachetnym. Ja widzę w tym zaś kolejny dowód na to, że gry komputerowe potrafią nieść ze sobą ważny ładunek struktur społecznych. To przecież gracze sami z siebie założyli organizację Fuel Rats, która ma pomagać innym. Tym samym eksploracja gwiazd i podróże poza galaktykę nie wydają się być tak niebezpieczne. Do usłyszenia. Cześć.